się spotkacie. Taka wróżba dzisiaj z trzech kart Tarota. To co chcę powiedzieć, to dzisiaj wróżba z trzech talii kart. Z Tarota, owszem, jedna grupa, karty cygańskie i karty Lenormanda. Oczywiście te trzy talie tutaj już są, proszę sobie wybrać. Pierwsza grupa, karty Lenormanda i obelisk kwarcu górskiego. Druga grupa, karty cygańskie i obelisk czerwony. I trzecia grupa to karty Tarota i kwarc ametystu. Więc wybierzcie sobie, kochani, waszą grupę lub talię, którą lubicie, lub obejrzyjcie oczywiście całą tą wróżbę, cały filmik, cały rozkład. Grupa 1, 2, 3. Ja oczywiście was witam serdecznie, cieszę się, że jesteście. Zobaczymy, czy dojdzie do waszego spotkania. Oczywiście myślcie o swojej osobie ukochanej. Ja w międzyczasie proszę was o subskrypcję, o komentarze. Zostawcie komentarz, proszę, ja czytam codziennie. I lajki z kciuczkiem w górę. Zapraszam również wszystkich chętnych na wróżby indywidualne. Napiszcie mi na e-maila, jeśli pragniecie, bym powróżyła wam z datą urodzenia, z waszymi zdjęciami i z waszymi rozmaitymi pytaniami do kart, żebym powróżyła wam indywidualnie. Napiszcie mi e-maila, a ja wyślę wam oczywiście różne opcje takich wróżb i warunki. Dziękuję serdecznie i przechodzimy do dzisiejszej wróżby. Grupa pierwsza, karty Lenormanda. Te inne wróżby sobie odsuwamy, inne talie sobie odsuwamy. I grupa pierwsza, czy się spotkacie? Ups, wypadło mi już wszystko, ale to za dużo niestety. Więc może jeszcze raz. Czy się spotkacie? Tutaj jest rozdroże dróg, czyli nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, ponieważ on jest absolutnie niezdecydowany. Tutaj są lęki, frustracje, jakieś nieporozumienia, sprawy jeszcze, które on musi posprzątać. Tu są szczury, czyli straty w stosunku do ciebie, osoba pytająca. Straty, jego lęki też przed tym spotkaniem, jego jakieś frustracje, problemy. Tutaj on jeszcze nie ma uporządkowanych swoich spraw i on absolutnie nie jest jeszcze zdecydowany na to spotkanie z tobą. Ma lęki. Tutaj też, nie wiem, coś się wydarzyło między wami spowodowało tutaj szkody, straty. I on absolutnie nie jest zdecydowany na spotkanie z tobą. Jest na rozdrożu dróg, czyli ma być może więcej opcji, więcej spraw, które jeszcze nie uporządkował, musi uporządkować. Także tutaj jest to wątpliwe, czy się spotkacie. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej.
i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to karty cygańskie. Czy się jeszcze spotkacie? Tutaj powiedziałabym, że on ma nadzieję na to, że się spotkacie. Ty również oczywiście, ale on też. Tutaj jest jakieś nieszczęście, które się między wami stało. Nie wiem, jakieś nieporozumienia, czy kłótnia, czy kryzys. I on ma nadzieję, że jeszcze tutaj może powrócić jako twój, nie wiem, kochanek, ukochany, ukochana osoba. I musicie wyjaśnić tutaj jakieś sprawy, tak? Wyjaśnić te nieporozumienia, te nieszczęście, które się jakieś stało, nie wiem, kłótnia, jakieś sceny, jakiś kryzys, jakieś rozstanie. On ma nadzieję, że tu jeszcze wszystko będzie wyjaśnione, że możecie jeszcze porozmawiać o tym i ma nadzieję, że się spotkacie. Czyli nadzieja tutaj jest w jego głowie i sercu. I on ma też nadzieję, że jeszcze między wami może być miłość, jakoś, nie wiem, romantyczność, tak? Że jeszcze połączycie się, że jeszcze się spotkacie. Także tutaj tak, tutaj jest nadzieja na spotkanie dla grupy drugiej i oczywiście wyjaśnienie wszystkich jakichś nieporozumień i jakichś nieszczęść, które się tu wydarzyły. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia wybrała tarota i kwarc ametystu. Czy się jeszcze spotka? Ulega. Kochani, karty szaleją, widzicie? Zobaczmy, co mi powypadało. Bardzo dużo kart, no ale trudno. Karty szaleją dzisiaj. Szczególnie ta grupa trzecia. Dużo kart mi wypadło, no ale zobaczymy, co mi wypadło. Dobrze, więc tak, on chciałby być aktywny, chciałby tutaj, żebyście się spotkali, chciałby też na seks się spotkać. Tutaj mamy króla buław, czyli bardzo seksualna osobowość, również aktywna i energiczna, tak? Chciałby on przyjechać, ale tutaj tylko ma, widzę, podszyte takie troszeczkę pobudki seksualne, ponieważ nie chce on głębszych uczuć, tak? Nie chce się wgłębiać w jakieś tu uczuciowość. Tutaj są dwie karty seksualności. Także raczej na seks on by chciał tutaj wpaść, przyjechać, spotkać się. Na jakiś numerek, skok w bok. On podobacie mu się, podziwia was. Myśli o was, tęskni. I myśli tutaj, jak przyjechać szybko, raptownie, niesłychanie, ale chętnie na seks. Tutaj mamy znowu taką pobudkę seksualną, kogoś, kto jest szybki na seks, lubi szybki numerek, lubi szybki, właśnie tutaj, o, szybko przyjedzie, tak, zamotać. No i tutaj zastanawia się, nie wiem, jest
załamany, bo coś się między wami tutaj, nie wiem, nie udało, zepsuło, poturbowało i tutaj zastanawia się być może, jak to naprawić, tak? Ponieważ tutaj mamy, znaczy to jest osoba niedojrzała, fakt, niedojrzała. Nie ma on tutaj zbytnich takich podstaw do stabilnego związku, bo tutaj jest osoba raczej niedojrzała, młodsza od was być może. Jeśli nie młodsza, znaczy wiekiem, to być może młodsza, w sensie mówię, taka niedojrzała jeszcze emocjonalnie, czy duchowo, czy mentalnie. I tutaj nie jest ta osoba przede wszystkim doświadczona, czy gotowa, by zbudować coś stabilnego, długotrwałego. Ale tutaj no, nie może się zdecydować, jest jakby tutaj pasywna jeszcze i smutna, ponieważ między wami coś się tutaj nie ułożyło, nie udało, ale chce ta osoba przyjechać. Chce, tylko mówię, na pierwszym miejscu tutaj w grupie trzeciej widzę wyraźnie pobudki seksualne, tak? I jakbyście mu zaproponowały na przykład na seks, to by szybko przyjechał. To by przyjechał od razu, za minutę, tak? Ale do czegoś głębszego tutaj nie bardzo jest gotowy, ponieważ odpycha, odcina, oddala od siebie emocje i uczucia. Także, no jako król buław zresztą, to jest osoba charyzmatyczna, pewna siebie, seksualna i bardzo aktywna, ale właśnie dla seksu. Także zupełnie inne tutaj wyszły mi, wypadły wręcz pobudki. Dziękuję wszystkim trzem grupom. Myślę, że wszystkie trzy były bardzo interesujące i napiszcie mi komentarz, czy ta wróżba lub ta grupa, którą wybraliście, z wami rezonuje. Jestem bardzo ciekawa. Dziękuję serdecznie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia już wkrótce.